Generalnie nie wiem, od czego zacząć. Moi drodzy, album Jestem został wydany wczoraj, o ile nie dzisiaj, bo nie wiem, kiedy ten film wstawię. Ale na tym się kończy nasza wspólna podróż. Mnie i Wikrusa w tym momencie już nie ma. To jest koniec. I teraz każdy powie: no Nikodem, kolejny prank, już raz oszukałeś widzów, że to jest koniec kanału. Otóż nie tym razem. Moi drodzy, przez ostatnie pół roku albo i więcej, nie wiem, 7 miesięcy. Nie, w sumie 5 miesięcy, no. Przez ostatni czas generalnie zdarzyło się bardzo wiele w moim życiu. Mam dziewczynę. Tam szkoła, problemy rodzinne, że tak powiem, też. Nie wgłębiajcie się w to. Wiadomo, jak w każdym związku, trzeba poświęcić czas drugiej połówce, a nie komputerowi i w ogóle YouTube'owi. Jeśli ma się wiązać z kimś przyszłość, to najlepiej z tym zerwać. Drugim powodem jest też to, że no wiadomo, wyświetlenia GTA ani GS trójki nie kończę. Chyba że jakimś dziwnym trafem wrócę na YouTube'a, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, może nie wrócę, może wrócę. Nie wiem, ale liczcie na to, że w 90% nie wrócę. Chociaż i tak za mną nikt nie będzie tęsknił. I generalnie chciałem wam podziękować tym, którzy byli ze mną przez te 4 lata. I powiedzieli i mówili, żebym się nie poddawał, żebym walczył o swoje. Ale ja zdecydowałem, że z tym trzeba zakończyć raz na zawsze. Nie mówię już o ciągłej bece, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy będą się ze mnie śmiać. To jest normalne. Ale chodzi mi głównie o to, że trzeba poświęcić czas komuś bliskiemu. Nie mówię też o rodzinie, ale o dziewczynie, która jest dla mnie też bardzo ważną osobą. I trudno mi się rozstać z tym YouTube'em po tych 4 latach. Serio. Tyle filmów się nazbierało, tam jakieś na ryby, jakieś vlogi, Q&A. Moje pierwsze Q&A, dlaczego? Tam filmy z Szulcową bodajże były, które mam zamiar usunąć. Filmy nie będą usunięte. Filmy zostaną na kanale, ale liczcie na to, że opis zostanie usunięty. Baner kanału zostanie usunięty, będzie czarna plansza i oczywiście awatar też będzie czarny. Więc kanał zamknięty, nazwa zostanie taka, jaka jest. Nikodem Apoczkin. Ale wszystko będzie czarne, bez opisu i w ogóle. I to nie jest takie jakby rozliczenie z przeszłością i w ogóle, wiecie, tam srututu. Po prostu chcę skończyć z tym YouTube'em raz na zawsze. Co nie powiem, że jestem dumny z tego, że przez te 4 lata zrobiłem tak wiele, prawie 1000 subów, to dla mnie jest dużo. Może wyświetleń jest mało, ale spoko, suby, okej. Poznałem tutaj też wiele wspaniałych osób, takich jak Vlogaska, Grzelcu, mój dobry kumpel Piotrek, Milczar, Sergio, James, Magda. O głowie nie wspomnę, bo jest na głowę był XD. Nie no, ale pozdrawiam wszystkich tych, których wymieniłem, i oczywiście tych, którzy są na Facebooku i ze mną piszą gdzieś tam o tym YouTubie, czyli na przykład Chopex i Troy. Albo Psychoza też oczywiście. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję wam za współpracę. I liczę na to, że się wszyscy kiedyś usłyszymy, skumulujemy się, spotkamy się, chociażby, nie wiem, na piwku, na kawce, herbatce, czymkolwiek. Ja wam generalnie, ludzie, wszystkim życzę, żebyście się nie poddawali, żebyście walczyli o swoje. Ja się nie poddaję, ja po prostu zdecydowałem, że
trzeba otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Teraz patrzę na ten monitor, pewno myślicie, do, scenariusz ma napisany. Nie, patrzę na to, ile mi się to nagrywa. Bo mam ten, na monitorze mam włączone Audacity. Więc naprawdę dziękuję wam wszystkim. Z całego serduszka, tego małego serduszka mikruska. I, o kurwa. Mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. Że będzie spoko, będzie fajnie i spotkamy się w miłej, przyjemnej atmosferze. Dziękuję wam wszystkim. Jeśli nie zobaczyliście, to tutaj jest karta do playlisty z albumu Jestem, które zostało wydane dzisiaj albo wczoraj. Jeszcze nie wiem, kiedy ten film będzie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.